Everything. Dobra, cześć. Najpierw zacznijmy od tego, że ja sobie muszę przygotować slajdy. Co nie tam, nieśmieszne. Tak. Tak, ja nazywam się Artur Dębski i można mnie znaleźć w internetach, na Twitterze pod takim nickiem. I zacznę od tego, że zapytam się was, kto nie widział jeszcze w ogóle eliksira w życiu na oczy? Albo kto nawet nie wie, czym jest eliksir? Super. Czyli zakładam, że te osoby też nie widziały w życiu w takim razie Feniksa na oczy. Więc zaczniemy sobie od tego, że powiem przede wszystkim, czym jest eliksir. No to eliksir w dużym skrócie to jest taki ładniejszy syntaks na Erlanga. To jest... To jest język, który powstał po to, żeby właśnie uczynić, żeby tą platformę Erlangową, która jest mega fajna, uczynić bardziej przyjazną dla programistów i stworzono w tym celu nowy język. No i Feniks to jest czołowy framework webowy w tym języku. I okej, no myślę, że na razie tyle wprowadzenia. Wam pokażę przede wszystkim, jak Feniks wygląda i jak działa. Żeby to zrobić, spróbujemy sobie napisać prostą aplikację. Aplikacja będzie blogiem, bo to jest taki standardowy przykład, żeby sobie zrobić bloga. Więc tak. Jak w Railsach, tak, dokładnie. Więc zacznijmy sobie od tego, że zrobimy blog jak w Railsach. Więc ja mam tutaj zainstalowanego Elixira 1.8. Mam tutaj zainstalowanego Feniksa. A może jednak nie? Phoenix ma jakąś tam wersję? Nie, jednak nie. No dobra, ale w każdym razie mam zainstalowanego Phoenixa, mam zainstalowanego Elixira i spróbujemy sobie stworzyć nowy projekcik. Więc zacznijmy od tego, że zrobimy właśnie tak, jak nam tutaj zasugerował Mix Phoenix New. Stworzymy sobie projekt, który nazwiemy jego nazwę na razie FM od Functional Miners i tam sobie spróbujemy stworzyć bloga. Jak widzimy, stworzył nam masę różnych dziwnych plików. Pyta się, czy chcemy zainstalować dependencies, więc tak, chcemy zainstalować dependencies. Teraz pytanie, na ile to szybko zejdzie. Jak nie zejdzie szybko, to już mam postawione z boku z zainstalowanymi dependencies, więc damy mu chwilę. No, tak, w domu poszło szybko. Tak, no bo to jest tak, nie? To, co się miało zainstalować Feniksowe, Elixirowe, zainstalowało się szybko, ale jeszcze musiał dociągnąć JavaScriptowe rzeczy, ponieważ no, framework jest webowy, więc no, te JavaScripty muszą się jakoś pojawić. Okej, jak stworzymy sobie nowy projekt, no to on nam sugeruje, co możemy zrobić. Mówi tak, wejdźmy sobie do naszego katalogu, który się utworzył. Tak, utworzył się, więc sobie wejdziemy do katalogu. Mówi, żebyśmy sobie odpalili taką komendę, która nazywa się mixectocreate. Mixectocreate stworzy nam bazę danych, ponieważ ecto to jest biblioteka do bazy danych, która jest wykorzystywana w Feniksie. Więc zrobimy sobie create. No i na tym się... Tak to się właśnie kończy. Aha, ja wiem, o co chodzi. Nie mam odpalonego Postgresa, dlatego się nie chcę stworzyć baza danych. OK. Mix ectocreate. Tak, i teraz zadziałało. Stworzył nam bibliotekę, która już wcześniej była utworzona, bo to może inaczej zróbmy. Najpierw sobie wywalę tą bazę, którą tworzyłem, jak robiłem to demko lokalnie. Nie. Proszę, dobra, teraz nie było na pewno bazy danych, więc tworzę sobie nową bazę danych. Pęk, baza się utworzyła. Co on nam jeszcze zasugerował? Zasugerował nam, żebyśmy sobie odpalili komendę mix Phoenix server albo exs mix Phoenix server. Różnica jest taka, że jak odpalę sobie normalnie mix Phoenix server, no to on odpali serwer i będzie po prostu proces serwera w konsoli odpalony. Natomiast jak odpalę z IEX-em, on tak naprawdę odpali repla i ten serwer będzie po prostu chodził w tle w replu. Możemy pokazać, jak to wygląda w sumie Phoenix server. Więc
Mam tutaj, tutaj się odpalił ładnie serwerek, tam jakiś właśnie webpack się odpalił, no i mam mojego repla, mogę sobie zrobić jeden, dodać jeden, dostaję dwa, nie? No i serwer cały czas chodzi w tle. Więc zobaczymy sobie, co się w ogóle wydarzyło. W takim razie wejdziemy sobie na, może nie na w Elixir Forum, Chrome, tylko na localhosta. Localhost będzie pod 4000. No i mamy już jakąś tam początkową aplikację Phoenixową, która już tam chodzi pod portem 4000. Więc udało nam się stworzyć nowy projekt. Wielki sukces. No dobra, to jak mamy już taki projekcik, to spróbujemy sobie zobaczyć, co tam się w ogóle stworzyło. VS Code. Pytanie, czy tu będzie widać. Co? To nie jest ten projekt, który ja chciałem. Chyba. Tak? Jest tam? No, tak, dobra, to jest ten projekt. Zacznijmy od tego w ogóle, że jak już zrobiliśmy nowy projekt, to sobie stworzymy przede wszystkim stworzymy sobie tutaj repo gitowe i od razu zaczniemy od tego, że zrobimy sobie initial commit. Dobra, więc tutaj mało będzie widać w tym UI-u pewnie, nie? Czy jak zrobię powiększenie tutaj jakieś... O. Wszystko się jednak powiększa. Dobra, więc tak wygląda struktura katalogów. Dostajemy tutaj oczywiście jakieś readme. Dostajemy tutaj plik mix.axs, w którym sobie definiujemy, jakie mamy różne zależności. To jest taki typowy standard. Dostajemy folder test, gdzie mamy swoje testy przeróżne. No i teraz tak. Mamy katalog priv, w którym trzymane są na przykład migracje i seedy. To bardzo przydatna rzecz. I mamy też swój projekt lib, w którym żyje nasza aplikacja. I aplikacja jest podzielona na dwa takie moduły. Jeden to jest właśnie FM Web, czyli nasza aplikacja podkreśnik web, w której żyją wszystkie rzeczy związane z warstwą webową, czyli kontrolery, jakieś templatki, widoki i tak dalej. I mamy FM, w którym Phoenix nakłania nas, żebyśmy trzymali naszą logikę. Domyślnie jest tutaj trochę konfiguracji i tyle. Mamy też folder, który nazywa się Assets i tutaj jest po prostu wrzucony webpack z package JSON-em. Jest wstępnie już skonfigurowany, że webpack kompiluje nam nasze asety, które są trzymane w tych dwóch folderach. No jeszcze static, obrazki static, nie? Więc na start dostajemy od razu właśnie przygotowane webpacka z JavaScriptami, CSS-ami, więc możemy sobie robić naszą część jakąś tam frontendową tutaj. I mamy lib, w którym piszemy naszą aplikację. Tu są konfiguracje przeróżne, jakbyśmy chcieli właśnie mieć różne podróżne środowiska, w tym między innymi właśnie ustawienia, nie wiem, do bazy danych lub tego typu rzeczy. No ale dobra. Powiedziałem, że napiszemy bloga, więc zaczniemy od tego, że nie będziemy korzystali na razie z frameworku na frontend. Skorzystamy z asetów, które nam skompiluje webpack i będą one serwowane po prostu z Phoenixa. Zawiodłem cię, wiem, przykro mi bardzo. Okej, no żeby zrobić w miarę szybko i sprawnie bloga, najlepiej jest skorzystać z tego, co chyba wszystkie już nowoczesne frameworki webowe mają, czyli skorzystamy sobie z generatorów, które stworzą nam jakieś takie podstawowe krudziki. Więc zacznijmy od tego... Tak, dokładnie tak, będzie .generate ten. Więc mamy takie taski, które się nazywają mix.phoenix.gen. Jak sobie wpiszę mix.phoenix.gen, to on mi... Tak, on mi nie powie, jakie mam dostępne, ale mogę wpisać mix help i pogrepować po mix Phoenix Gen i teraz mi pokaże, jakie mam dostępne taski. Więc jak widać, mogę sobie wygenerować wiele różnych rzeczy z użyciem tych generatorów. Między innymi mogę wygenerować sobie coś, co się nazywa HTML-ą. Wtedy zrobi mi właśnie kontrolery, widoki, jakieś tam resursy HTML-owe. Jeżeli robię API, to mogę użyć JSON i on wtedy zamiast tych widoków HTML-owych po prostu będzie zrobił mi tak, żeby serwować JSON-y. No i resztą to tam na razie nie będę opowiadał, ale są też generatory do innych rzeczy. A co jest stworzone do myśli? Bo tam masz bardzo dużo plików, które zostały na start.
Któryś z generatorów został użyty domyślnie? Czy... To użyłem Mix Phoenix New, nie? Tworzyłem nowy projekt. Właśnie jaki generator tu się odpala? Mix Phoenix New. to jest generator, który ci tworzy początkową, początkową aplikację, nie? W tą właśnie... No bo tu jest tylko Hello World na razie, nie? Że tak, no tu jest... Tak, tu jest na razie Hello World... nie ta przeglądarka. Tu jest na razie tylko ten Hello World Witamy w Feniksie, nie? I to jest... To z Mix Phoenix New daje ci na razie tylko to. Więc my sobie zrobimy tak, że stworzymy sobie na razie... HTML. I ten HTML, jak sobie spróbujemy go odpalić bez argumentów, to powie nam, jak się tworzy takie HTML. I on mówi tak, że powinniśmy mu podać kontekst. W Feniksie od 1.3 jest takie pojęcie jak konteksty. I on nas zachęca, żebyśmy grupowali różne, nie wiem, feature'y, czy tam zależności, czy ogólnie... Coś a la bandę konteksty w DDD, żebyśmy sobie grupowali różne funkcjonalności po prostu w paczkach, które są nazywane kontekstami. A następnie podajemy, jak się ma nazywać nasz resource, jaka będzie tutaj ta nazwa w schemie, czyli w tabeli, jakie są pola. Więc my sobie stworzymy Mix Phoenix Gen HTML. No i chcielibyśmy sobie stworzyć kontekst, który nazywa się blog. Blog będzie miał taki model, który nazywa się posts. On będzie jeszcze zapisany jako posts. Będzie miał title, który jest stringiem i body, który jest tekstem. Spróbujmy to odpalić. No i teraz widać, że stworzyło się bardzo dużo różnych dziwnych plików. Między innymi właśnie do tej warstwy webowej zostały dodane kontrolery, różne templatki, został dodany widok, jakiś test. W tej warstwie, która trzyma logikę, został dodany plik post.ax, który jest taką fasadą, która nam będzie agregowała różne funkcje, które można wywoływać na poście. A następnie została dodana migracja do bazy danych i został dodany model blog, który... Nie, chwila, blog, tutaj został dodany model, a tutaj została dodana ta fasada. I teraz tak, Phoenix proponuje nam od razu, żebyśmy dodali sobie do pliku z naszymi rootami taką linijkę, więc od razu to zrobimy. Otworzymy sobie routy i zobaczymy, jak wygląda przede wszystkim router. OK. Więc router w Phoenixie wygląda w ten sposób. I tutaj są wszystkie ścieżki, do których możemy wejść z naszej aplikacji. Tu mamy podefiniowane pipeliny. To tak naprawdę są middlewary, przez które będzie przechodziło zapytanie, zanim wejdzie do kontrolera. I one są tutaj pogrupowane właśnie w pipeliny. Następnie jak mamy scope slash, czyli po prostu... Główny adres naszej aplikacji, to mówimy, że jak wchodzisz na wszystkie adresy z tej przestrzeni, no to one przechodzą przez pipeline browser, czyli są te wszystkie middlewary do nich, na nich stosowane, tak? Domyślnie mamy tutaj zdefiniowany get slash page controller index i to jest ta strona, na którą tutaj wchodzimy, nie? Weszliśmy sobie na stronę slash, więc router od razu wysłał nas do page controllera, do akcji index. My sobie dodamy resources posts, post controller. I resources tak naprawdę, co nam zrobi, to rozwinie nam to jako serię różnych ścieżek. Tak jakbyśmy napisali geta i po prostu porobili różne tego typu... Takie makro, tak. Tam jest makro, które generuje po prostu dla całego CRUDA ścieżki i zaraz sobie zobaczymy, jakie te ścieżki są. Bo jak wejdziemy sobie teraz Mix Phoenix Roots, to zobaczymy, że mamy dostępne takie routy i zgrepujemy sobie je po poście. Więc... To, że dodaliśmy tą linijkę resources, stworzyło nam te wszystkie routy. Mamy domyślnie właśnie tutaj get post, który leci do indeksa. Mamy tutaj jakiegoś geta z idkiem, który i slash edit, który leci do edita i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, patch i put lecą oba do update'a, więc tak to się prezentuje. No i okej, okay. Jak mamy coś takiego, to możemy sprawdzić, czy to zadziała. Więc wejdziemy sobie tutaj, slash post i nie ma roota. A dlaczego nie ma roota? Zostałeś tylko na poście, nie? Bo...
Tak, tak, ale... Nie, nie jesteś nowy czasowy. Tak, ale nie mam migracji pewnie odpalonych, albo muszę zrestartować serwer. Możliwe, że rootów nie... że rooty nie są... nie mają... no... hot reloada, dokładnie. Tak, ale właśnie, bo jeszcze nie zrobiliśmy migracji, to też jest słuszna uwaga. Więc może zanim sobie spróbujemy wejść i zobaczyć, jak to działa, zobaczymy, jak wygląda w ogóle migracja. Więc w katalogu Prif Repo Migration został stworzony taki plik. Został stworzony taki plik i w tym pliku są zapisane, jakie zmiany chcemy dokonać na naszej bazie danych. Więc my mówimy, że chcemy stworzyć tabelę, która nazywa się POS i chcielibyśmy, żeby ona miała pole title, które jest stringiem i pole body, które jest tekstem, plus chcemy, żeby miała timestampy. No i migracje w Ecto są na tyle sprytne, że jak odpalimy taką migrację, no to on do tej naszej bazy danych, tutaj muszę zrobić refresh, do tej naszej bazy danych od razu sobie doda właśnie taką tabelę, więc mamy tutaj właśnie title, mamy body i mamy nasze timestampy, inserted at, updated at i od razu też jest tutaj oczywiście indeks na primary key. No ale to co jest zabawne, to jest właśnie to, że te migracje mamy tylko change'a, co chcemy dodać, ale one są dwustronne, więc możemy też zrobić sobie .rollback i to nam powinno teraz zniknąć z naszej bazy danych. Pęk, nie ma, query failed, tak? Więc to też jest bardzo właśnie fajne, że te migracje są dwustronne i możemy napisać po prostu taki kodzik i on działa w dwie strony. Jakbyśmy mieli kod, który jest na przykład customowy i on nie działa w dwie strony defaultowo, no to tworzymy sobie wtedy metodę up i metodę down. Jedna nam mówi, co trzeba zrobić na migrate, a druga nam mówi, co trzeba zrobić na rollback, nie? No więc dobra, odpalimy sobie tę migrację jeszcze raz, żeby wszystko było w bazie tak, jak należy. Spróbujemy zrefreshować. Nie odpaliliśmy serwera. Mix Phoenix Server. Pęk, pęk, pęk. OK. I stworzyło nam się coś takiego. I mamy już prostego krudzika. Mamy tutaj link do dodaj post. Jest jakiś formularz. Blog title. Blog content. Wiem, że to jest malutkie. Może się uda to powiększyć, ale okej. Okay. No i okej, okay, mamy akcję show, jest wyświetlane, można zrobić edit, można sobie zrobić tutaj show. Wszystko działa tak, jak należy, można go usunąć. Pęk. I po prostu przez to, że odpaliliśmy jeden generator, wszystko ładnie działa. Więc może sobie zobaczymy, co tak naprawdę ten generator nam stworzył. Zamkniemy sobie na razie tą konsolę. Więc tak, przede wszystkim, jak widzimy, nasze resursy, one nas przekierowują do postkontrolera, więc to sugeruje, że został stworzony kontroler. Mamy kontroler, postkontroler i tak. Kontroler wygląda w ten sposób. Mówimy tutaj, że to jest nam właśnie ten kontroler Phoenixowy. Mamy tutaj aliasy, żebyśmy nie musieli za każdym razem, jak wołamy kontekst blok albo jak wołamy model postu, żebyśmy nie musieli pisać pełnego identyfikatora. No i mamy poszczególne akcje, nie? Mamy akcję index, która bierze jakiś connection, parametry, które są nieużywane, wyciąga wszystkie blogi z użyciem tej naszej fasady, a następnie renderuje coś, co się nazywa index.html i przekazuje te posty do środka. No i to leci w ten sposób dalej. Jak mamy new, to tworzymy change set. Change set to jest taka fajna rzecz, o której będziemy mówili za chwilę. Ale change set bierzemy z tego, że znowu na fasadzie mówimy, że chcemy zmienić posta i przekazujemy pustego posta, ponieważ akcja jest new. Renderujemy nowy formularz, przekazujemy change set do środka. Create działa wtedy, kiedy wysyłamy formularz z new do zapisu. Odpala się ta metoda, więc robimy znowu fasada, create post, przekazujemy parametry, które dostaliśmy z formularza. Jak się uda, tu jest match, to wtedy wrzucamy flasha, czyli tą informację u góry, że udało się utworzyć post i robimy redirect. Jak był błąd, to dostajemy z powrotem change set z błędami, które wynikły, z jakiego powodu się nie udało zapisać i renderujemy ponownie formularz show.
również prosto. Edit, tak samo jak new, tylko że tym razem post sobie wyciągamy z bazy i mówimy, że chcemy już nie nowy post, nowy pusty post zmienić, tylko istniejący. Update, bardzo podobnie jak create. Delete, wyciąga post, usuwa i przekierowuje, nie? Więc... Co to jest tutaj, jakby jest kont, tak jakby szczałka, czy coś przed tym flash, coś takiego? A, to jest pipe operator. To jest bardzo fajna rzecz w Elixirze, która jest zaczerpnięta z innych języków, na przykład F-Sharpa. Działa to w ten sposób, że jak masz metodę foo bar, która bierze bus, jak masz takie wywołania, to to się bardzo niewygodnie czyta i też się nie, bardzo niewygodnie zapisuje. Więc jest pipe operator, który bierze i ten argument, który jest po lewej stronie, przekazuje jako pierwszy argument do zapytania po prawej stronie. Więc możemy zrobić bus bar foo. I to jest ekwiwalentne, w sensie równoznaczne. Więc to się rozwiązuje tak, że ten bus tak naprawdę leci do bara, nie? Jako pierwszy argument, więc wynik tego to jest wtedy ten nasz bar bus. I ten barbas jest przekazany do foo. I to jest sposób po prostu na ładniejsze zapisanie takiego przepływu argumentu przez różne funkcje. I w tym, tutaj dzieje się dokładnie to samo. Bierzemy con, rzucamy do putflash, bo putflash, gdybyśmy nie mieli pipe operatora, wyglądałby w ten sposób. Tak? A gdybyśmy to chcieli jeszcze wrzucić do redirecta, to musielibyśmy zrobić tutaj redirect, wywołanie tego, przecinek. Tak, i to się robi straszne, więc to jest taki bardzo ładny syntax sugar, który chcielibyśmy, żeby wszystkie języki miały. Elixir to ma. Inne języki też już tak próbują wprowadzać. Wiem, że jest na przykład do JavaScriptu proposal, żeby to wprowadzić, ale wisi chyba od paru lat, więc... To mnie też teraz odkręczało takiego funkcjonalnego podejścia. No tak. W PHP na pewno. W PHP na pewno. Shots fired. Okej, więc tak wygląda kontroler. Czy są w ogóle jeszcze jakieś pytania do kontrolera? Czy to jest zrozumiałe? Co jest ponad sygnaturą funkcji? Tam jest spec, co to jest? Aha, dobra. To podpowiada mi Visual Studio Code. Tego tak naprawdę w tym pliku nie ma, to mi podpowiada rozszerzenie Elixira, które mam, bo w Elixirze są też type speki, które są takim... Są sposobem na typowanie kodu, ale takim bardzo na razie niedoskonałym, więc... Ale tak, jest możliwość pisania właśnie takich specek, gdzie możesz mniej więcej powiedzieć, jakich typów się spodziewasz. No i tutaj mi próbuję podpowiadać po prostu edytor, żebym dodał może taką specyfikację do tych typów i wtedy mogę tym narzędziem, które nazywa się Dialyzer, sprawdzić, czy te typy się tam zgadzają, nie? Właśnie tylko ten Dialyzer działa, jak działa. No. Dobra, więc tak wygląda kontroler. Zobaczmy, co dalej zostało wygenerowane. Wołaliśmy z naszego kontrolera bardzo dużo tej naszej fasady blog, która zawiera metody do operowania na blogu. No i jak mówiłem, Phoenix zachęca nas, tu muszę zrobić refresh, zachęca nas, żebyśmy grupowali nasze różne funkcjonalności. I tutaj stworzyliśmy sobie scope blog, w którym mamy post. I ten post to jest nasz model. I ten model właśnie mówi nam, że tutaj mamy taką schemę. Jest field ze stringiem, nie ze stringiem. I mamy change set. Change set to jest sposób w ECTO, żeby wyrazić naszą intencję, że chcemy dokonać jakichś zmian na modelu. Więc jak chcemy zmienić nasz model, to najpierw musimy sobie stworzyć change set, który będzie zawierał, jakich zmian chcemy dokonać. A następnie do modułu, który nazywa się repo, wysyłamy, że tutaj masz posta, tutaj masz zmiany, które chcemy dokonać i on to wtedy aplikuje już na bazie danych faktycznie. Więc w tym przypadku mamy funkcję, która tworzy taki change set, mówimy, że jest jakiś post, to są te paramsy, które nam przedstawiają zmiany
I on mówi tak, no to spróbuj tutaj skastować, czyli będzie próbował właśnie wziąć title i body z tych atrybutów i będzie sprawdził, że, czy one są, bo są validate required, nie? Okej. Okay. Jak wygląda nasza fasada? Ta nasza fasada wygląda w ten sposób właśnie, że mamy sobie bloga i ten blog ma różne operacje. Ma operację na przykład list post, która bierze i właśnie na tym repo, który jest tą taką bramką do bazy danych, mówi wyciągnij mi wszystkie i podajemy mu model post, tak? I on wtedy wyciąga wszystkie posty. Tu jest nawet przykład, jak można tego używać, nie? I co dostaniemy jako zwrotkę. Mamy metodę getPost, do której przekazujemy ID i ona znowu deleguje do repozytorium, które robi geta z wykrzyknikiem. Get z wykrzyknikiem się po prostu wysypie, jak nie znajdzie tego rekordu. No i znowu mówimy, że chcemy wyciągnąć post o takim ID. Jak chcemy dokonać zmiany, no to mówimy, jak chcemy stworzyć post, to mówimy tak, mamy pusty post na chwilę obecną. Chcielibyśmy do tego pustego posta zaaplikować takie zmiany, jak przekazane w atrybutach i robimy repo insert, czyli wstawiamy to do bazy danych, nie taki change set, że chcemy na pustym modelu dokonać takich zmian i on się wtedy utworzy. Update wygląda analogicznie, tylko mówimy, że mamy już istniejący post, chcemy dokonać na nim zmian i robimy repo update. Delete, znowu repo delete, istniejący post. Jak chcemy zmienić post, to robimy post change set. Tak, czyli wywołujemy tą metodę z modelu, która nam zwraca change set. Czemu to działa? Change post. Aha. No i ten change post jest po to, że jak robimy tutaj new, to chcielibyśmy właśnie dostać change set, który będziemy na podstawie którego będziemy renderować formularz, tak? Tak, więc to część post nam zwraca tylko tą intencję, że coś tam będzie zapisywane. No dobra, więc mamy pytania, jak są, to proszę zadawać na bieżąco, nie? To myślę, że się tutaj rozumiemy. Dobra, więc tak. Obejrzeliśmy sobie tą naszą fasadę, obejrzeliśmy sobie kontroler. Teraz co się dzieje, jak ja wołam w ogóle render i skąd się bierze ten newHTML? Więc to działa w ten sposób, że jak wołamy metodę render, to nasz kontroler wywołuje coś, co się nazywa widokiem. Widok to jest taki moduł, czy tam obiekt pośredni, przez który przechodzą nasze... który ma zdefiniowane właśnie funkcje, które już tworzą, powinny stworzyć obiekt do wyrenderowania. I tutaj możemy sobie różne helpery powrzucać, nie różne helpery, ale domyślnie jak nie mamy tutaj żadnych metod, to on tak naprawdę przekaże tego rendera dalej do templatki o tej samej nazwie. I teraz jak wyglądają te templatki? Templatka to jest już właśnie nasz HTML z rozszerzeniem AEX, żeby tam można było wrzucać różne dynamiczne rzeczy. No i to jest zwykły HTML, do którego możemy wrzucać dynamiczne rzeczy, nie? I jak sobie rzucimy okiem, to zauważymy, że w tych naszych templatkach pojawiają się często zmienne z małpą i na przykład tutaj małpa post i teraz właśnie skąd one się biorą? No one się właśnie biorą z tego, że jak do rendera przekazujemy tutaj na koniec jakieś atrybuty, no to one będą właśnie widoczne w widoku z małpą, nie? W tym danym widoku. Więc mamy nasz indeks, który ma właśnie jakiś tam H1, ma jakąś tabelkę. Tutaj sobie iteruje po prostu po wszystkich postach i robi post title, post body. Bierzemy sobie z rootsów jakiś path i mówimy mu, że tutaj chcemy, żeby był link do akcji show, do akcji edit i tak dalej, i tak dalej. I tyle. I to jest wszystko, co potrzebujemy zrobić właśnie, żeby wyświetlić takiego naszego prostego krudzika. A to ja mam jeszcze pytanie, tam jest jakiś framework, ten elixirowy, czy tam jest Bootstrap o tym? Tutaj kiedyś był chyba Bootstrap domyślnie, ale z tego co widziałem, to aktualnie jeśli chodzi o ten CSS-owy framework, nie ma nic oprócz
tego, że Feniks wrzuca tutaj do, od siebie ichniejszy taki. Więc wystarczy, że usuniesz tego Feniks i CSS i masz już puściutko. Tak, a tu jest po prostu w app CSS jest po prostu, żeby zaimportował tego Feniks CSS, nie? A potem wszystko przelatuje przez Webpacka i Webpack właśnie buduje i minimalizuje i robi te wszystkie dziwne rzeczy z CSS-ami. Nie, tak samo jest właśnie z JS-ami, nie? On ci domyślnie wrzuca tutaj takiego JS-a, nie? W którym jakiś tam Feniks HTML sobie importuje. Dobra. Tak, no i to jest wszystko, co jest potrzebne, żeby wyświetlić CRUDA, ale my chcieliśmy zrobić bloga, więc czym byłby blog bez komentarzy? Dlatego spróbujemy sobie jeszcze dodać do tego naszego prostego CRUDA, który się wygenerował, komentarze. Więc chcielibyśmy, żeby to działało w ten sposób, że jak stworzę sobie nowego posta, tutaj sobie stworzę blog title, blog content, to chciałbym, żeby tutaj się pod nim wyświetlały też komentarze. Więc teraz tak. Co ja potrzebuję, żeby było, jeżeli chcę mieć komentarze? Więc zacznijmy od tego, że jeżeli chcę mieć komentarze, to potrzebuję mieć jakiś model w bazie danych, który te komentarze będzie mi przedstawiał. Więc znowu użyję sobie generatora. Ale tym razem użyję nie generatora do całego HTML-a, tylko skorzystamy sobie z pojedynczego generatora do wygenerowania schemy, czyli do tak naprawdę pojedynczego resursa w bazie, już bez tej całej otoczki z generowaniem widoków i tak dalej. Znowu chcemy, żeby on był w module blog. Tak. Zobaczmy przede wszystkim, co on nam proponuje. Tak. Jak sobie odpalimy blok schema, no to on właśnie mówi, nie? Że jak robimy schemę, to mówimy tak, wygeneruj mi tutaj w module blog tam jakiś model. Tak się będzie nazywała tabela. Będzie miał takie pola, nie? Więc mix phoenix gen schema. W blogu będziemy mieli comment. W tabeli blog comments. Będziemy mieli name string. Content text. I będziemy mieli post ID. Tak, który będzie referencją. References. Czy ja tam muszę mu podać? Tak, muszę mu powiedzieć, że chcę. Tak. Więc mówimy, że tak, jest name, jest content i jest relacja do posta trzymana w post ID. Tak. Stworzył mi tylko migrację i tylko model. Więc robię znowu mix ecto migrate. Dodało się do bazy danych, a przynajmniej powinno. Reload. Są dwie tabele. Jest tabela z blog comments, jest tabela z postami. No dobra. Co ja muszę teraz zrobić? Muszę w moim libie, jak sobie teraz rzucę okiem do mojego liba, pojawił się w module blog kolejny model. Tak. Coś tu nie powinno być references. Okej. OK, więc mamy tutaj content, name, post ID, jest znowu change set. Tutaj sobie zrobimy, że tak, nasz post ma wiele commentsów. Zrobimy tak. Najpierw sobie stworzę alias comment. Dzięki temu nie będę musiał pisać tutaj pełnego identyfikatora i mówię, że tak, mamy pełny comment. Niech mi podpowie parametry. Tak, będziemy mieli comments trzymany w komencie. Tak, tak się to zapisuje. I od teraz powinniśmy mieć już dostępną relację. Z posta możemy widzieć nasze komentarze. OK. Może sobie to nawet za chwilę sprawdzimy. No i co? Jak mamy coś takiego, to chcielibyśmy mieć też możliwość dodawania tych komentarzy. Więc do naszej fasady dodam sobie metodę, która się będzie nazywała dev add comment. I teraz tak, tam moja metoda będzie brała jakiś istniejący post.
To jest jakiś śmieszny zapis, który używa pattern matchingu, żeby sprawdzić, czy nasz argument jest faktycznie modelem POST. W sensie, ponieważ pattern matching działa w ten sposób, że będzie próbował to, co jest po prawej stronie, zmatchować z tym, co jest po lewej, więc jak mówimy, że oczekujemy jakiejś mapy, która jest postem po lewej stronie, no to on sprawdzi faktycznie, czy ta mapa jest faktycznie postem, nie? Dobra, i chcielibyśmy, żeby tutaj były też atrybuty do zmiany, nie? Czy tam comment attributes. Tak. I co? I spróbujemy sobie może w ogóle w takim razie podwędzić metodę stąd. Bo to jest, działa dokładnie tak samo, tylko że chcemy dodać comment i chcielibyśmy stworzyć comment change set z comment attributes i chcielibyśmy to wstawić do środka. On nie widzi naszego commenta, a nie widzi go dlatego, że nie mamy do niego aliasu. I okej. Okay. Działa? Gdzie? Tak. Tu tak. Tak. Tylko mówi, że jest nieużywane, nie? Więc tak. Taka komenda nam stworzy komentarz, ale ten komentarz nie będzie powiązany z postem, nie? Więc mówimy, że chcielibyśmy jeszcze, żeby ten nasz pusty komentarz, który próbujemy dodać, od razu miał wstawiony post ID. Nie? I w tym momencie mamy tak naprawdę nowy komentarz już z ustawionym post ID. Przepuszczamy przez change set, tylko czy te zmiany na tym komentarzu są poprawne i wstawiamy do środka. Dobra. Co dalej? Dalej chcielibyśmy w takim razie mieć metodę, czy tam akcję kontrolera, która nam pozwoli na dodanie tego komentarza. Teraz jak to najlepiej będzie zrobić? Najlepiej to będzie zrobić... Ja mam taki pomysł, że jak jesteśmy sobie na tym widoku, czyli na akcji show z posta, to żeby tutaj się wyświetlał formularz. Tak? Więc spróbujemy to zrobić w ten sposób. Ale żeby to zrobić, to tak. Wejdziemy sobie tutaj i dodamy sobie nową templatkę, która się będzie nazywała comment form HTML. Ej, tak? I ja podwędzę sobie ten form. Podwędzę sobie ten form. I teraz tak, dostanę jakiś change set i będzie przekierowanie do jakiejś akcji, ok. I teraz tak, jak będą błędy na change secie, to zostanie wyświetlony tam jakiś alert. I teraz tak, tutaj będzie mój formularz. I ja sobie przypomnę, jak wygląda mój comment. Mój comment wygląda tak, że ma content i name, więc ja mu wstawię tutaj name. Więc tutaj mamy labelkę, text input, jakiś error tag, jeżeli byłby error content. Okay. Jak ja to zapiszę? Nie roz... Dobra, już nie bądźmy takimi panantami. Dobra, więc to nam powinno dać jakiś formularz. Ten formularz chcielibyśmy wyświetlić tutaj. Więc ja sobie znowu podwędzę tak naprawdę funkcję, którą renderuję. Podwędzę ją sobie stąd, wstawię ją do akcji show. Wstawię ją zaraz, może za przyciskami. Tak. Więc tak. Mogę sobie powiedzieć, że chcę wyrenderować jakiś inny HTML w środku tego HTML-a, który teraz renderuję. Więc chcę wyrenderować comments form. Tak. I teraz tak. Teraz przychodzi moment, kiedy mam mały problem, ponieważ chciałbym tutaj przekazać akcję,
która będzie mi która będzie mi mówiła, gdzie jest metoda z tworzeniem komentarza, a jej na razie nie mam. Więc na razie sobie dodam może coś takiego. Chyba mogę tak zrobić, nie? I tutaj zrobimy post. Tak, post paw add comment. Co tam chciałeś jeszcze? Pewnie kontroler, nie? Więc to będzie post kontroler. Nie, tak się to zapisuje. Wiem, akcję, nie? Ale tutaj, nie? Nie pamiętam kolejności argumentów, a to podpowiadanie mi średnio pomogło. Paw, plug options. Bo to jest niestety keyword lista i to jest cała problem. No. Ale wydaje mi się, że to powinno zadziałać w ten sposób. Sprawdzimy. Bo jak ja sobie zrobię mix Phoenix Roots. Tak, dodał. Post ID add comment. Jeszcze zmieni na comments, bo teraz nie jest teraz. Właśnie chciałem to powiedzieć. Jakby było restful, to w ogóle bym ten. Jakby jeszcze usnął, to Ja wiem. Ja sobie i nie post, tylko put. Tak. Nie, tutaj post. Post. To jest create. Put jest wtedy, jak masz ID podane. No, masz rację. Dobra. Ja sobie dodałem jeszcze, żeby to było jako scomment. Teraz mi się zmienił tutaj po prostu kawałek tego roota. No dobra. Okej, więc mam takiego roota teraz. Post comments path. Więc teraz już mam jakiegoś roota, do którego mogę przekierować. Więc zrobimy tak. Post comment path i tutaj będzie add comments i zobaczymy, czy to zadziała. Nie jestem pewien. Aha, zmieniły się routy, spróbujmy. Undefined or private? Używasz arity 2. Tak, używam arity 2. A, bo jeszcze posta trzeba przekazać, tak. Małpa post. Nie? W ten sposób chyba. Heski? Co zrobiłem po źle? A nie jest, aby w ten sposób? Change set, not available. Tak, teraz jest spoko, bo przekazałem mu posta, ale nie przekazałem do tego formularza change setu, bo nie mam tego change setu jeszcze. W sensie już się renderuje formularz, tylko że ten formularz tak naprawdę ma tutaj zmienną, której my mu nie przekazaliśmy. Więc musimy ją sobie zrobić. Więc zrobimy tak, że jak jesteśmy w akcji show, to chcemy mieć change set, który będzie równy. Znowu będziemy musieli sobie zrobić alias. Bo nie chcemy się tego pisać z każdym razem. Comment. Więc tworzymy sobie. Gdzie jest ten show nasz? Wait, to przed chwilą coś pisałem. Aha. Zostawiłem, zapisałem pliki i się formater włączył mi. Dobra, więc zrobimy tak. Comment. Nasz comment ma coś takiego jak change set. I on oczekuje, że dostanie jakiegoś komenta, więc damy mu pustego komenta, bo próbujemy stworzyć. Nie chcemy mu dać atrybutów. Bo jeszcze nic nie robimy, żadnych zmian. I następnie przekażemy change set tutaj. Więc on będzie widoczny w show HTML. Pęk. Change set 1 undefined private. A to dlatego, że mamy funkcję, która bierze dwa argumenty. Przekazaliśmy jeden. Więc zrobimy sobie domyślny argument. I się wyświetlił formularz, który jak wpiszemy sobie jakieś śmieci, to nas przekieruje do roota, który nie istnieje. W sensie istnieje, ale nie mamy metody w kontrolerze, nie? Mam nadzieję, że wszyscy nadążają i że
że nie ma tam jakichś pytań. Fajnie, że dodałeś komentarzu. Nie, to jest przydatne. No, powinien być autor, masz rację. A. Więc tworzymy sobie tą naszą metodę, która dodaje komentarz. Czy ona w rucach się zgadza? Nie, do metody add comments. Tak. Więc dostaniemy connection i dostaniemy paramsy. I chcielibyśmy, żeby te nasze paramsy miały w sobie coś, co będzie... Nie wiem, co chcemy. Tak. Chcielibyśmy, żeby miały jakieś paramsy. Comment, params. Nie? Co? Tak, i chciałbym jeszcze ID od posta, masz rację. I ID od posta. ID od posta. Do end. Tak, działa. Więc zrobimy tak. Zacznijmy od tego, że najpierw musimy sobie wyciągnąć posta. Potem zrobimy tak, że musimy sobie zbudować, chcemy zrobić nasz... Podwędzimy metodę w dużym skrócie. Z create'a, bo czemu nie? Tak? Podwędzimy sobie create'a i teraz zamiast create post chcemy zrobić metodę, którą przed chwilą napisaliśmy, add comment. Ta metoda oczekiwała, że będzie miała posta i że będzie miała jakiś comment params. Jak się uda, dostaniemy komenta. Dostaniemy komenta. Już wam pokażę. I powinieneś tak wcześniej sprawdzić, czy ten post istnieje. A tam jest. Ale po co? Sprawdza w tym get post. Tam rzuca sprzątanie. Tak. Tak, jest wykrzyknik w getcie. Jest get post z wykrzyknikiem. Jak zrobisz get z wykrzyknikiem, to ci rzuci błędem, jeżeli nie znajdzie. Więc tak, przypominam metodę add comment, nie? Bierzemy sobie jakiegoś posta, bierzemy atrybuty, tworzymy część, to zapisujemy do bazy, on nam przypisuje automatycznie tego posta. I teraz tak, repo insert, ponieważ dodajemy komentarz, to zwróci nam albo OK i ten komentarz, który został utworzony, albo error i co się nie udało w change secie. Więc nasz kontroler wygląda tak, że mówimy, że będzie albo OK komentarz, wtedy robimy flasha, że comment created successfully, robimy redirect do show i robimy show naszego posta, nie? Jeżeli nam się nie uda, dostaniemy change set i zrobimy, wyrenderujemy show z change setem. I powinien być chyba jeszcze post, nie? Bo jak renderujemy show, to powinien być... Tak, musi być jakieś ID, nie? Więc... wydaje mi się, że przynajmniej, że powinien być. Zobaczmy, co się wydarzy. Add comment 2. Co zepsułem? Ale jest czasem tak, że nie używałeś comment params gdzie? Bo masz comment, comment params mapujesz. To jest comment params. Tak, tak, ale mapujesz, oczekuje ta funkcja drugi argument mapy. Czy na pewno przekazujesz jako comment? Mogę nie przekazywać jako comment. Zaraz sobie zobaczymy, co się wydarzyło. ABC. Network. Gdzie ja tu wysłałem add comments, add comments. Tu będzie w headerach, nie? Comment name, comment content. Tak, to znaczy potem jak wywołujesz funkcję add comments, czy on to składa poprawnie do takiej mapy? Tak. Czy tam masz w tym błędzie, jak masz tam sobie na tej stronie, tam masz napisane, jakie argumenty dostała? Tak, dostała connection i paramsy. No pokaż jeszcze raz. A to masz posta i ID. Właśnie. No tak, bo któreś z tych dwóch by się nie zmapowało i do tego się rzuca. Tak. Super partia. No. Tak, utworzył się. I zobaczmy, czy się utworzył.
Bo to nigdy nie wiadomo, nie? Fajna ta aplikacja. Utworzył się. Właśnie przeglądasz tego metoda, nie? Tak, dlatego teraz to zmienimy. No zostaw, tak będzie bezpieczny. Nie, no zostaw. No dobra, ale ten, udało nam się, tworzyliśmy, nie? Więc... A, jak dobra, musisz to zrobić, musisz to dla mnie zrobić. Muszę to dla ciebie zrobić. Zrób komentarz taki, drop table comment. A, dobra, rzeczywiście, to jest łatwe. No. Musiałbyś zrobić... apostrof, coś tam. Coś. No. Ale apostrof średni. Może bez problemu. To będzie na ciebie właśnie. Nie, generalnie. Nie, to z Ecto, jeżeli się kompiluje, to nie ma SQL injection. No proszę. No i tak. Dobra. Jak się kompiluje, to nie ma Ecto. Tak. Jak się nie kompiluje, to nie ma aplikacji. No dobra, to co? Mamy już nasz... Ten, chcielibyśmy wyświetlić komentarze, więc dodamy sobie znowu Parsiala. Chyba, że to jakiś trigger. Więc tworzymy sobie znowu Parsiala, który się będzie nazywał comments HTML. A zresztą po co nam Parsial? Zacznijmy od tego. Wszystko do jednego. To było taki rzeźbiwy. Dokładnie. Dokładnie tak. Jak mamy indeksa, nasz indeks ma tutaj fora, więc my sobie znowu podwędzimy, chociaż w sumie napiszemy z palca. Weźmiemy tak. Zacznijmy od tego, że mówimy tak. For, comment, weźmiemy to z comments, chcemy coś wyświetlić, nie? Więc... Mogę zrobić post.comments, ale wtedy muszę zrobić preloady, ale to zobaczymy, że to jest w sumie tak, nie tutaj. Tak, to jest w sumie słuszna uwaga. Chcę tak zrobić. Więc co, zaczniemy od tego, że zrobimy to bardzo po barbarzyńsku. Wyświetlimy sobie jakiegoś her, wyświetlimy sobie jakiegoś... Mamy 2019 rok. Właśnie mamy 2019, nie Berko Strong. To jest największy problem. To jest największy problem. Comment name. I tutaj sobie dodamy comment, tam był content, nie? I teraz zobaczymy, że to nie zadziała. Tak bez żadnego stronka, tak po prostu? Tak, to nie, to nie zadziała. Gdyż nie zadziała i tu jest fajna rzecz, którą robi Ecto. Ecto robi coś takiego, że jak nie załadowaliśmy asocjacji, to nie pozwoli nam z niej skorzystać. I to jest fajne, bo to nam pozwala uniknąć N+1. W sensie nie ma czegoś takiego, że on sobie będzie leniwie doładowywał w tle. Musimy mu powiedzieć wprost, że chcemy, żeby on wczytał razem z postem komentarze. Co się da bardzo łatwo zrobić i my to sobie zrobimy. W ten sposób, że jak wyciągamy posta... Znaczy to nas nie do końca nie uchroni przed N+1. Da się to zrobić, tak. Da się zrobić N+1. Tylko my mamy dużo... nieświadomy N+1, nie? Da się zrobić nieświadomy N+1. Ale pomaga troszeczkę uniknąć. Dobra, więc zrobimy tak. Weźmiemy posta. Repo preload. Tak? A nie mogę. Przed getem to samo, tylko ok. Ale pytanie, czy mam. Tak, mam query. Czyli to jest tutaj co, jakieś to jest makro. Tam jest zaimportowany moduł. Tak, jest zaimportowany moduł ActoQuery, który ten. Więc tak, zrobiłem sobie preload, spreloadowałem komentarze, więc teraz jak robię get post, to post przychodzi razem z komentarzami i teraz. Powinno zadziałać, ale coś zepsułem. Gdzie, w którym miejscu? Blok 39. Tutaj jest przecinek, bo zmieniłem metodę z jednolinijkowej na wielolinijkową. I są komentarze. I mogę sobie dodać nowy? Jest.
Więc tak naprawdę mamy bloga. Dziękuję. Ale blogi są bardzo 2005 rok, nie? Więc może spróbujemy zrobić jakąś inną aplikację. Możemy spróbować zrobić szybki czat w 15 minut, mam nadzieję, chyba, że będzie. A będzie webscale? Nie wiem. Muszą być Mongo jeszcze. Nie, bo nie będzie Mongo. Może na blockchainie. Jest Mongo nie będzie. Czat na blockchainie, czat na blockchainie. Dobra, to był nasz blog. Więc dzień dobry. Dzień dobry, witam w naszym czystym Feniksie, w którym nie mamy kompletnie nic. To się nazywa Magia Gita. Spróbujemy sobie zrobić prosty czat. Żeby zrobić prosty czat, skorzystamy sobie z tego, że w Feniksie bardzo łatwo się robi po prostu WebSockety. Więc dobra, od czego zaczniemy? Musielibyśmy zacząć raczej od tego, że rzucimy sobie okiem, co nam oferuje. Zacznijmy od tego, że skorzystamy z kolejnego generatora. Bo generatory są fajne. Możemy sobie skorzystać z generatora. Tak, chciałem. Mix help. Chciałem sobie skorzystać z generatora, który nazywa się Channel. Ten generator pozwoli nam właśnie stworzyć połączenie z WebSocketami, nie? Więc stworzymy sobie channel, który nazwiemy sobie chatroom. Odpaliło się coś takiego, że stworzył nam właśnie chatroom channel, jakiś teścik i powiedział, że jeżeli chcemy z tego korzystać, no to fajnie by było dodać taką linijkę w naszym pliku user socket AX. Więc zobaczymy sobie ten nasz user socket. Wejdziemy sobie do lipki. Jest taki folder, który nazywa się channels. Stworzyliśmy sobie tutaj ten channel i jest też plik, który nazywa się user socket, który właśnie który nam tak naprawdę przedstawia nasz socket, nie? Więc więc tak. Więc mówimy, że na tym naszym WebSockecie będzie taki channel, który nazywa się chatroom z tam z topikiem lobby i on będzie przekierowywał to do chatroom channela, który będzie już to potem obsługiwał. Chatroom channel wygląda w ten sposób, że mamy metodę join, która będzie się odpalała, jak nad tym naszym chatroom lobby ktoś dołączy. On będzie sprawdzał, czy jesteśmy zautoryzowani. Jeżeli tak, to tam nam powie, że wszystko ok, jeżeli nie, no to się wywali. Ale autoryzacja na chwilę jest bardzo zaawansowana, dlatego od razu ją wywalimy, bo nie będziemy się autoryzować. Po prostu jak ktoś dołącza u nas do aplikacji, to chcemy, żeby też to działało. Następnie są metody handleIn, które mówią, co należy zrobić, jeżeli przyjdzie jakaś wiadomość na ten kanał. Jeżeli ktoś nam wyśle wiadomość ping, no to wtedy odpowiadamy reply, ok, i tam payload, czyli odpowiadamy tym, co nam przysłał, nie? No i też jest handling shout, czyli jak ktoś do nas krzyczy, to po prostu broadcastujemy to na wszystkich, którzy są podpięci do socketa. Nie? Jest funkcja broadcast i nie odpowiadamy temu, kto nam wysyłał w ogóle, no bo broadcast już to powinien zrobić za nas. My z pinga raczej nie będziemy korzystać, ale na razie może sobie go zostawię, bo nie szkodzi. I to jest ta część backendowa, którą będziemy potrzebować na pewno. Jest jeszcze część JavaScriptowa, nie? Ponieważ musimy otworzyć też WebSocket po stronie klienta. Tu jest taki przykład, jak to może wyglądać. Tu są różne egzample. No i na koniec widzimy, że jest otwierany socket, jest tutaj tworzony channel. Tutaj możemy właśnie wpisać ten chat room lobby. Nie, i jest jak ktoś próbuje, robimy channel join, jak się uda, nie, no to coś tam wyświetli, jak się nie uda, to wyświetli coś innego. No i co, mamy taki przykład, odblokujemy sobie to w tym naszym app.js, który będzie, przez to jak Webpack przeleci
przez te nasze JS-y tu właśnie dołączy ten socket do naszego JS-a, który będzie dołączony na stronie. I spróbujemy zobaczyć ten Mix Phoenix Server. Tak, fisz. Odpalimy sobie serwer i zobaczymy, czy coś się w ogóle wydarzy. Wejdziemy sobie tutaj na konsolę. Pęk. I nie mamy takiego roota, ponieważ ja chcę wejść na ten. Ok. Udało nam się po WebSockecie dołączyć do tego naszego channelu. Więc wszystko spoko. To są te nasze klocki, które potrzebujemy, żeby zbudować prosty czat, nie? Więc okej, okay, zbudujemy prosty czat. Wejdziemy teraz do tego naszego page controllera. On ma metodę index i my sobie spróbujemy w tej metodzie index, żeby nie robić żadnych nowych podstron, po prostu stworzyć tego naszego czata. Jak wejdę tutaj, teraz mam puściutko, więc zrobię sobie div id. Tutaj będzie nasz... Nie, pisz. Będziemy krytykować swojego HTML. Mamy sobie czat, w którym będą wyświetlane wiadomości od użytkowników. Będziemy mieli jakiegoś forma, nazwiemy go, nie wiem, jakkolwiek chatroom form, w którym będziemy mieli nasze inputki, nie? Zrobimy sobie inputkę under user i zrobimy sobie tak. Chyba nie, można bez depo. Chyba tak. Można bez depo, jest domyślny test, ale czy tutaj się zamyka? Nie, można czegoś innego niestety. Tutaj się zamyka od razu, a nie jest... To dlatego jest na czerwono. Tak, nie dlatego jest na czerwono. Okej. Okay. Seksa reja się zamyka. 50-50, no. Żeby było konsistent. Okej, więc tak i jeszcze byśmy chcieli pewnie... Mamy button. Więc tak, ok. Mamy nasz formularz, którym będziemy wysyłali wiadomości. Jeszcze sobie dopiszemy trochę CSS-a, bo chcielibyśmy, żeby ten chatroom się jakoś wyświetlał. Nie. Nie. Tylko nie CSS. Kto cię będzie CSS-a poprawiał? Programuję w CSS-a. Ej, super. Odrasujesz sobie przygodawkę. Właśnie tego na pamięć czujesz. Ja cię naprawdę współczuję. Czy jakiś padding. Więc tak... jest realny przykład. W CSS-ach nikt tak szybko nie pisze. CSS reset pokażesz? Dobra, więc tak będzie wyglądał nasz czat. A testowałeś to pod IE? Not yet. A pod Safari? Na razie nic się nie dzieje, więc się psuje. No dobra, ale spróbujemy w takim razie napisać coś, co nam będzie w takim razie co nam będzie ten czat obsługiwało. Więc napiszemy teraz, oczywiście, ponieważ to jest przykład z Phoenixem, będziemy pisali dużo JavaScriptu. Stworzymy sobie chatroom. I zrobimy tak, albo mogę chyba tak zrobić, nie? Nie. Nie? Fuck! Nie pozwalam. Nie, inaczej. Nie, no mogę tak zrobić, nie? Tak. I co? I mogę zrobić default export i co się tutaj daje? Nie pamiętam. Export default. Jak już export default. Kurde. To jest bardzo adekwatne stwierdzenie. Jak widać, w JavaScriptach nie pisze. I co? I mogę podać chatroom, tak?
jako obiekt. Ale w CSS-ach to musisz wymiotać. Ale patrz. Żaden ze złośliwców nie podpowiedział, że jest zwrotna kolejność, tylko wszyscy się pastwili i poczekali. Dobra. To masz żaden CSS. Dobra, napiszemy sobie tak. Napiszemy funkcję init, która po prostu jak odpalimy, to nam się dołączy do naszego channelu. To na pewno. Tak. I zrobimy tutaj channel.join. I co? I napiszemy sobie teraz dwa listenery. Jeden będzie nasłuchiwał na to, jak ktoś chce wysłać wiadomość i wypychał ją na socket, a drugi będzie czekał na broadcasty i doklejał po prostu je do doklejał je do naszego chatroomu. Więc napiszemy sobie najpierw metodę może od listen for musimy wymyślić jakąś dobrą nazwę na to, jak ktoś będzie chciał wysłać wiadomość. Nie, załóżmy, że coś takiego. Dostaniesz channel pewnie. I zrobimy tak. To sobie wywołamy this listen for chat for channel. OK. I teraz tak, to co musimy zrobić, to po pierwsze musimy się wpiąć w ten nasz formularz stąd. Masz jQuery? Nie, ale mam... Get element by ID. Więc weźmiemy sobie to. Add event listener. I tu mogę mu podać, że chcemy się wpiąć na submit i chcielibyśmy zrobić, że jak dostaniesz E, to się coś wykonuje. Event default, tak? Tak. Event default. Więc zaczynamy od tego, żeby się nic nie dzieje. A następnie robimy od tego, że bierzemy... u nas się to nazywa user i message, więc nazwiemy to tak samo. User równa się document get element by ID user value. Co zepsułem? Nic. Jeszcze nic. Value. Tak. Tak. Więc wybraliśmy te dwie wiadomości. Ładnie, pięknie. I teraz chcemy zrobić channel. Chcielibyśmy je wysłać, nie? Co nie? Musimy tylko znaleźć metodę do wysyłania. Nie ma podpowiadania? Fuck, bo ja totalnie zapomniałem. Nie będzie w tym przykładzie, musi być w przykładzie z socketem, nie? Oż ty, skurczybyku. Pokazuję, ale kurczę, nie to, co ja chcę. Dziady. Things channel send. Tęk, będzie javascriptowe, to są incoming, replies, outgoing. No, gdzie jest javascriptowa część? Nie ma javascriptowej części! Jest. Push. Wiedziałeś to na początku. Tak. Push. Który bierze items. My chcemy... Ja będę w JavaScriptie. Dobra, chcemy zawołać w naszym chatroomie tą metodę, shout. I ona bierze jakiś payload. Tym naszym payloadem będzie... User, message, nie? Wiem. Znaczy, już wiem. Spróbujmy teraz. OK. Say something. Bang. I się...
A wiem dlaczego się tak stało, bo się nie przypiąłem, nie zrobiłem inita i nie dodałem tego naszego, więc tutaj w ogóle to ja sobie już socketa wywalę, to joinowanie, bo ono już mi nie jest potrzebne, ja to robię w chatroomie i robię sobie import chatroom from chatroom, nie? Wciągam sobie chatroom init i przekazuję socketa do środka. I teraz to powinno zadziałać. Więc test. I user is not defined. Wiem dlaczego, bo chyba wiem. Ale świnie, wszyscy tam widzieli, nikt nie podpowiedział. A jeszcze mi Andrzej powiedział, żebym mu nie podpowiadał. Tego brakowało. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tak, tego. JavaScript zawsze ten to samo. Za każdym razem, jak mam live demo z JavaScriptem, to za każdym razem zapominam tych letów. Okej, teraz się nie wysypało. Zobaczymy, co na to serwer. Serwer powiedział, że dostał wiadomość, shout na chatroom lobby z takimi parametrami, więc wszystko fajnie. Więc widać, że backend odbiera te wiadomości z frontendu, więc możemy przejść do napisania tego, co się dzieje, jak listen for powiemy, co się będzie działo teraz w takim razie, jak już nam przyjdą na backend i backend jest broadcastuje do wszystkich. Co mogę? Ale to jest... Aha, dobra, bo to jest wiszące. A nie, to jest wiszące, to jest obiekt, znaczy to jest obiekt. Tak. Tak. Dobra, teraz jak już mamy wysyłanie na socket, to chcemy zobaczyć, co się stanie, jak ten nasz socket odbierze wiadomość i ją zbroadcastuje, czyli przyjdzie nam coś z powrotem do aplikacji frontendowej. Więc tutaj sobie zrobimy channel.on event shout i callback. Callback dostaniemy taki, że tu będzie payload. I co musimy zrobić, jak przyjdzie taki payload? To, co musimy zrobić, to jest, musimy wziąć ten nasz chatroom. Więc zrobimy sobie chatroom let równa się document get element by ID chatroom. Wzięliśmy sobie chatroom i teraz do tego chatrooma będziemy chcieli dodać jakiś element, który stworzymy. Więc zrobimy new message równa się document create element. Zrobimy element P. Następnie do tego new message zrobimy, że inner HTML będzie równy, bo why not? I zrobimy sobie tak. Strong. Stawimy sobie, się uczy. Zrobimy sobie payload user, czyli to, co przyszło. Zrobimy sobie strong. Tu sobie machniemy jeszcze dwukropek po userze ze spacją i wstawimy sobie message. Payload message. OK, więc tak. Wyciągnęliśmy sobie chatroom, stworzyliśmy sobie element, który chcemy do niego wstawić, więc teraz to robimy. Chatroom append child i new message. I to nam powinno załatwić chat. To jest gotowy chat, mam nadzieję, jeżeli wszystko zadziała. Mamy naszą aplikację. Ja sobie tutaj wpiszę say. Wyświetlają się rzeczy. Co więcej, jak zrobię... Nacisnąłeś to 4 razy, co nie? Tak. Mogę... localhost... Weźmiemy sobie... tak, tutaj sobie wpiszę Artur. Something else. Pęk. 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 Więc działają rzeczy, jak widać. Razem udostępnij w sieci. Tak. No dobra, ale jest jeszcze jeden mały minus. Jest taki problem, że jak wchodzimy na czata, to on jest pusty.
Nie chcemy tego. Żeby temu zaradzić, zrobimy coś takiego, że odpalimy sobie znowu generator. Tym razem schema. I stworzymy sobie chatroom message. Messages i on będzie miał user string i message text. Działa? Tak. Mix, ecto, migrate. Więc zrobiliśmy dokładnie to, co robiliśmy wcześniej, czyli dodaliśmy sobie nowy model. Który będzie w lipcu. Refresh. Tak. Nie w tym, tylko w FM. Jest chatroom message. Nie? Więc mamy już model. Dodaliśmy do bazy danych tabelę, która nazywa się messages. I teraz zrobimy coś takiego. Jak na mój chatroom przychodzi jakaś wiadomość, to zanim ja ją zbroadcastuję, to spróbuję ją najpierw zapisać. Więc zrobię sobie repo insert. Stworzę sobie, znaczy zróbmy tak. FM chatroom message. Ja sobie to przepajpuję do FM chatroom. Czemu on tak dziwnie podpowiada? Aha. Tak. Chatroom message change set. Tak. Moimi zmianami będą user payload user. W sumie payload ma te same nazwy kluczy, więc czemu nie zrobić od razu tak? Repo insert. A, to jest dobry pomysł, żeby się wpieprzyło o pół roku. Jakby to nazwę kluczy w miejscu, to repo insert one is undefined. Nie masz aliasu. No. Tak. Masz rację. Nie porobiłem aliasów, dobra. I tak. Więc zobaczmy, czy to zadziała. Ja teraz spróbuję znowu coś powiedzieć. I wysrało się, czy się nie wysrało? Nie wysrało się. Ale nie zapisało się też do bazy danych. Ale kliknąłeś? A ja wiem trochę dlaczego chyba, bo muszę zrestartować serwer. Bo zrobiłem... tak. Powiedziałem jakieś rzeczy. Tu się zapisały i się nawet zrobiły inserty do bazy. Więc jak sobie zobaczę, to są rzeczy w bazie faktycznie. Ale jak zrobię refresh, to dalej jest pusto. Dlatego zrobimy taki numer, że jak mamy ten nasz indeks, to ten nasz chatroom, tak naprawdę jak na niego wchodzimy, to się zaczyna z tym, że bierze sobie niefortunnie to nazwałem. Messages. Messages jeszcze nie mamy. I jeszcze for. And. Więc teraz jak mamy message, weźmiemy sobie, rzucimy okiem z powrotem do JavaScriptu, jak wyglądał message w JavaScriptie. Pęk. On jest wrzucony jeszcze do elementu P. Więc tak. Jest P. P. I dla każdego message'a trzeba to przekonwertować tak naprawdę na... Napiszmy numer, tak? Można użyć... Pęk. I ty jesteś... message. Dlatego powiedziałem, że niefortunnie to nazwałem. Dobra, i to prawie zadziała. Tylko, że musimy jeszcze skądś dostarczyć to messages. Więc post controller, page controller, nie page controller? Nie, dobrze, page controller, tylko czemu się test odpalił?
się FM repo all. Wyciągamy wszystkie FM chatroom message i przekazujemy do widoku messages jako messages. Message zamiast messages? Góry? Tak. Więc wyświetla wszystko, co mamy w bazie. Dobra, to było. Teraz dopisz jeszcze kilkanaście wiadomości. Ale urwa. Jeszcze kilkanaście wiadomości? No, zaraz zobaczycie. Ja wiem, bo się nie przewija ten. Ja już wiem, wiedziałem. Myślę, że Artur zasłużył na brawa. Tak.